Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Damiano a dzisiaj będziemy rozmawiać na temat akceptacji. Nie wiem, czy zwróciliście swoją uwagę, ale wyróżniamy tak jakby trzy różne rodzaje akceptacji. Mówię tak jakby, ponieważ można też troszeczkę poświęcić czasu i uwagi nad tym zagadnieniem i uświadomić sobie wszelakie niuanse, jakie się za tym kryją, i odkryć, że. Jest wiele różnych rodzajów akceptacji, choć na co dzień mówimy głównie o jednej. Natomiast dzisiaj skupimy się na trzech najważniejszych rodzajach akceptacji. Pierwsza akceptacja to jest ta akceptacja, którą możesz dać sam sobie. To jest Twój dialog wewnętrzny i to, jak czujesz się sam ze sobą, gdy jesteś w samotności, gdy nikt na Ciebie nie patrzy, gdy nie jesteś niczym rozproszonym, gdy nikt nie daje ci żadnej uwagi. To jest ten pierwszy rodzaj akceptacji. Drugi rodzaj akceptacji to jest akceptacja od innych ludzi. To jest to, gdy ktoś mówi do ciebie miłe słowa, gdy ktoś klepie cię po plecach, mówi, że jesteś dobry, dobry człowiek, dobry ziomek, dobry dzieciak, grzeczny dzieciak, szczególnie w dzieciństwie. Gdy dostajesz komplementy od ludzi, gdy ludzie komplementują twój wygląd, gdy komplementują twoje osiągnięcia, gdy ktoś cię wspiera emocjonalnie, gdy mówi ci takie rzeczy, które sprawiają, że czujesz się są komfortowo, że jesteś dobrym człowiekiem, tak i tak dalej, i tak dalej. I to jest akceptacja, którą zyskujemy od innych ludzi. I mamy też trzeci rodzaj akceptacji, trzecia Akceptacja to jest akceptacja energetyczna, to jest akceptacja od siły wyższej, to jest wewnętrzny spokój i poczucie pogodzenia się z ostateczną rzeczywistością. To jest taka, mógłbym powiedzieć, akceptacja duchowo-mistyczna, ale zaraz zagłębimy się w to zagadnienie i może się okazać, że wcale tak mistycznie to nie jest, a raczej jest bardziej życiowo naturalnie niż się ludziom wydaje na co dzień. Anyway, zacznijmy od pierwszej akceptacji. Akceptacja samego siebie. Zacznę od tego, że prawdopodobnie nie akceptujesz siebie. Nie akceptujesz siebie w 100%. Na pewno masz jakieś wady. Masz jakieś cechy, których w sobie nie lubisz. Może są to cechy związane z wyglądem twojego ciała. Może nie lubisz tego, że na przykład. Masz brzuszek, jesteś osobą przy kości, może jesteś niski, może niska, tak. Może jesteś piegowaty, piegowata, masz taki kolor oczu, czy inny, taki kształt nosa, czy inny cokolwiek. Może masz. Dobra, nie będę mówił na głos, ale masz jakiś kompleks, tak. I z tego powodu masz takie poczucie wstydliwości. Wstydzisz się siebie, niepewności, nie jesteś pewien, czy jesteś dość dobry, i nawet gdy przebywasz w towarzystwie innych ludzi, to może nawet masz takie poczucie zwiększonej samoświadomości na tym punkcie i nie jesteś w stanie normalnie dokonywać interakcji z innymi ludźmi, bo ciągle Twoje myśli krążą na temat Twojej niedoskonałości, Twojej wady. Nie jesteś w stanie się skupić, ciągle masz poczucie, że inni ludzie. Może przesadnie zwracałem uwagę na tą twoją niedoskonałość? Może nawet masz takie poczucie, gdy jesteś w towarzystwie innych ludzi i ktoś się śmieje, że śmieje się na twój temat. To są wszystko objawy tego, że czegoś w sobie nie akceptujesz. Możesz również spojrzeć na swój dialog wewnętrzny, szczególnie w samotności, gdy nic cię nie rozprasza. Spójrz na to, co mówisz sam do siebie. Jak oceniasz siebie? Czy mówisz do siebie, że jesteś, że jesteś wystarczająco dobrym człowiekiem, że robisz dobrą robotę, że się w porządku zachowujesz, czy raczej mówisz sam do siebie, że coś zepsułeś, tak? Czy jesteś nie dość dobry, bo czegoś nie ogarniasz w życiu. Może wiesz, masz taki krytyczny głos z tyłu twojej głowy, który. Nie lubi Cię <noise> i Cię gnębi, i ciągle ci mówi, żebyś się zmienił, żebyś się poprawił, żebyś się udoskonalał. To też może się objawiać w Twoich emocjach, na przykład, gdy czujesz zazdrość, gdy czujesz się nie dość dobry, gdy czujesz zwątpienie w siebie. To też są pewne cechy braku akceptacji, aczkolwiek one pojawiają się troszeczkę na bardziej subtelnym. Poziomie, nie zawsze dostrzegamy te emocjonalne sygnały braku akceptacji, nie zawsze jesteśmy do końca świadomi swojej niepewności albo wstydliwości, to się często ujawnia dopiero w sytuacjach, gdy jesteśmy w kontakcie z innymi ludźmi, albo w sytuacjach, gdy jesteśmy wypchnięci z naszej strefy komfortu i musimy stawić czoła naszym niedoskonałościom. Drugi rodzaj akceptacji, czyli akceptacja ze strony innych ludzi, bardzo mocno wiąże się z poczuciem bezpieczeństwa. Bo zazwyczaj, gdy dajemy sobie sami akceptację, to wiadomo, dajemy sobie takie poczucie, że istniejemy, taką, dajemy sobie takie przyzwolenie, żeby zaistnieć, nie? ale nie zawsze jest to wystarczające, bo człowiek potrzebuje też akceptacji ze strony innych ludzi. I ta akceptacja ma troszeczkę inną naturę. O ile dając sobie akceptację, pozwalamy sobie na istnienie, o tyle akceptacja ze strony innych ludzi daje nam większe poczucie przynależności, daje nam większe poczucie bezpieczeństwa, daje nam poczucie, że jesteśmy częścią wspólnoty, daje nam poczucie wspólnotowości, daje nam takie poczucie też komfortu, takiego oparcia. Że nie musimy polegać tylko na sobie, ale mamy też walidację ze strony innych ludzi, że inni ludzie uwzględniają nasze istnienie, biorą je pod uwagę, że gdyby nam się coś działo, to inni ludzie nam pomogą, zareagują na naszą krzywdę, traumę czy problemy życiowe. I ten rodzaj akceptacji jest na pewnym polu nawet ważniejszy niż to, że akceptujemy samych siebie. Um, a na pewno jest ważny dla nas. I dzisiaj warto też jest zwrócić na to uwagę, że żyjemy w świecie, w którym jest kult jednostki. Żyjemy w świecie, w którym oszukujemy samy, samych siebie i twierdzimy, że my nie potrzebujemy akceptacji ze strony innych ludzi. My sobie doskonale sami poradzimy. Co mnie obchodzi opinia innych ludzi, powinienem sam sobie radzić. I wyrządzamy sobie troszeczkę taką krzywdę, bo tworzymy sobie taką iluzję, że jesteśmy bardziej zajebiści niż naprawdę jesteśmy, i przede wszystkim często odgradzamy się od potrzeby bycia akceptowanymi przez innych ludzi. I moim zdaniem strasznie siebie krzywdzimy na tym polu dzisiaj. Ja sam padłem ofiarą. Tego przekonania, tego twierdzenia jest to pewien ślad też rozwojowy, roz, rozwoju osobistego i no jest trochę też taki nierealistyczny, i trzeba to trochę przerobić, nie? ale anyway, no po prostu mieć to na uwadze. Nie? I ta akceptacja ze strony innych ludzi, no jakby nie patrzeć, jest nam potrzebna. I co my robimy, żeby być akceptowanymi przez innych ludzi? Dajemy akceptację też innym ludziom, tak? Uwzględniamy istnienie innych. Poprzez dawanie innym ludziom uwagi wokół nas, poprzez wspieranie innych ludzi wokół nas, poprzez dawanie czegoś, tak? To jest, wiecie, kwestia taka, powiedzieć, biznesowa, ale w kwestii tego, że coś dajemy, coś zyskujemy, nie? Taka transakcja jest w społeczeństwie uznawana za coś normalnego. I to co jest najważniejsze przy zrozumieniu zarówno akceptacji in, innych ludzi, akceptacji którą dajemy i dostajemy, oraz to co jest bardzo ważne w akceptacji siebie, to jest to, że akceptacja nigdy nie jest czymś stałym i stabilnym. Ciągle trzeba nad nią pracować, ciągle trzeba się o nią starać. I myślę, że to jest powód dlaczego ludzi frustruje to Uzależnienie od bycia akceptowanym ze strony innych ludzi. Nie chcemy czuć się zależni od innych ludzi, nie chcemy czuć się przywiązani, nie chcemy czuć się zobowiązani, nie chcemy czuć się um, zgnieceni, tak? nie chcemy czuć się manipulowani, nie chcemy czuć się zależni. I tak samo jest z akceptacją samego siebie. Gdy my pracujemy nad dialogiem wewnętrznym, gdy Zaczynamy pracować nad akceptacją siebie, jakiejś swojej części, to wewnątrz nas powstaje taki podział. To już nawet, może nie w trakcie, gdy pracujemy nad akceptacją, ale ogólnie to ma taki, taką dualistyczną naturę już od samych, samych zalążków. Mamy ja, które nas akceptuje, czyli ja akceptujące, ale mamy też ja nieakceptujące. Ja oceniające, ja odrzucające. Czyli mamy dwa ja sprzeczne. Jedno akceptuje, drugie nie akceptuje. I nie może istnieć jedno bez drugiego. Bo gdyby nie istniało ja nieakceptujące, czyli odrzucające, gdyby ono nie istniało, to nic w tobie nie byłoby odrzucone. Tak? Nic nie byłoby zanegowane. Więc nie trzeba byłoby niczego akceptować. Ale skoro to ja istnieje i ono czegoś nie lubi, czegoś nie chce, to musi też istnieć to przeciwne ja, które sami stwarzamy w geście samorozwoju, czyli stwarzamy sobie ja akceptujące, żeby siebie polubić. I teraz te dwa ja zawsze będą w konflikcie, zawsze. Nie da się tego pogodzić. Nie ma opcji. Po prostu zawsze będą dwie części ciebie, niezależne co z tym zrobisz. I Teoretycznie powinno się pracować nad tym, żeby wyrobić w sobie pozytywny dialog wewnętrzny. Ale powodzenia ci życzę w pracy nad dialogiem wewnętrznym. Problem w, w pracy z dialogiem wewnętrznym jest taki, że on się nigdy nie kończy. To znaczy, zawsze odkryjesz jakąś część siebie, która akceptuje, i jakąś część siebie, która nie akceptuje. Bo procesy, które zachodzą w naszym mózgu, są dużo bardziej skomplikowane niż tylko samo myślenie. My widzimy myśli, ale myśli już same w sobie są efektem ubocznym procesów, jakie zachodzą w naszym mózgu. Więc gdy my pracujemy nad, nad samym myśleniem, to trochę tak działamy bardzo powierzchownie. To ma sens i to ma znaczenie, gdy na przykład używa się różnych. Yy, Technik czy narzędzi z na przykład terapii behawioralnej albo z coachingu. I to jest spoko, nie? ale to nigdy nie dojdzie wystarczająco głęboko, żeby kogokolwiek usatysfakcjonować na głębokim poziomie. Zawsze będziesz czegoś w sobie nie lubiał. Jeżeli będziesz totalnie są szczery, to zawsze będziesz czegoś nie lubił. I to jest mega frustrujące. Ja myślę, że to jest powód, dlaczego ludzi najbardziej frustruje temat akceptacji, że Nigdy nie da się siebie w pełni zaakceptować. Zawsze będziesz miał jakąś emocję, która będzie cię trapić. Poczucie odrzucenia, poczucie wkurzenia, gniew, zazdrość, poczucie, że jesteś nie dość dobry. Zawsze będziesz miał jakieś negatywne, neurotyczne emocje, które będą cię trapić. Dlatego z pomocą przychodzi trujeczka, czyli trzecia wersja akceptacji, czyli akceptacja energetyczna. Akceptacja duchowa. Skąd ona się bierze? Ten rodzaj akceptacji bierze się z medytacji, bierze się z obserwacji umysłu, bierze się z nieprzywiązywania do umysłu, bierze się z odpuszczania umysłu, bierze się z wychodzenia ponad umysł, bierze się z transformacji energetycznej, z otwartości serca. Tak mam na myśli tutaj przebłudzenia serca. Ten rodzaj miłości pojawia się z miłości bezwarunkowej. Niezależnie od tego, jak jaką ścieżką duchową podążacie, to myślę, że temat bezwarunkowej miłości jest raczej wam znany i powinien być wam znany. I bierze się też ten rodzaj miłości i akceptacji do siebie z otwartości. Bierze się po prostu z przebudzenia duchowego, z pracy nad umysłem, ze stanów transpersonalnych, ze stanów niedualnych, z wychodzenia ponad swoje ego. I myślę, że to jest ten rodzaj akceptacji, którego wszyscy szukają. Jeżeli szukasz rozwoju osobistego, jeżeli czytasz książki o poczuciu wartości, słuchasz poradników rozwojowych na temat tego, jak pokochać siebie albo co zrobić, żeby przestać interesować się opinią innych ludzi, albo jak zyskać permanentne szczęście w życiu, to szukasz tego. Szukasz tej duchowej transformacji siebie. I szukasz tego wyjścia ponad umysł i tej akceptacji wynikającej z nieprzywiązywania się do czegokolwiek. Z odpuszczenia, uwolnienia, uwolnienia z poddania. Z totalnej akceptacji. Poobserwuj swój umysł i zobacz na co dzień, jaki rodzaj akceptacji u ciebie dominuje. Czy... Bardziej siedzisz w swojej głowie i pracujesz nad tym, żeby akceptować siebie intelektualnie? Czy pracujesz nad tym, żeby inni ludzie cię akceptowali? Czy to jest coś, na czym koncentrujesz swoją uwagę najbardziej? Może jesteś uzależniony od akceptacji strony innych ludzi, i potrzebujesz na przykład popracować z akceptacją wewnętrzną, a może chcesz. Odpuści totalnie wyjść ponad umysł i przekroczyć te wszystkie pojedyncze sposoby akceptowania siebie. Może już masz tego dość, może czujesz się zniesmaczony, może chciałbyś czegoś więcej, chciałbyś wyjść z tej gry umysłu. Która nigdy się nie kończy, zobacz, ile jest w nim lęku, ile jest w nim frustracji, ile jest w nim niepokoju, uzależnienia od zewnętrznych stymulacji, od internetu, od kompulsywnego przeglądania treści. Zobacz, ile jest w nim lęku, zobacz, ile gier emocjonalnych, manipulacji yy, prowadzi Twój umysł, żeby wikłać się na przykład w relacje z innymi ludźmi, żeby szukać akceptacji, żeby karmić się jakimiś. Negatywnymi grami, jakie prowadzisz z innymi ludźmi. To wszystko jest do przepracowania, bo tak samo można pracować nad umysłem, nad dialogiem wewnętrznym, tak samo można pracować nad relacjami z ludźmi, nad poczuciem własnej wartości, i tak samo można pracować nad tym zagadnieniem duchowym, nad akceptacją duchową. I wymaga to trochę więcej wysiłku, trochę więcej dyscypliny, zaangażowania w praktykę medytacji, mindfulness, uważności, uwalniania emocji. Odpuszczania przywiązania do umysłu, pracy z ciałem, akceptacji niedoskonałości, niedoskonałości w sobie, odpuszczenia osądzania innych ludzi, odpuszczenia osądzania siebie. My na co dzień popełniamy taki błąd, bo nam się wydaje, że my rozumiemy akceptację, bierzemy akceptację za pewnik, a nie widzimy tego, jak bardzo akceptacja rządzi naszym życiem, jak bardzo rządzi naszymi wyborami, jak bardzo rządzi naszymi zachowaniami. Jak bardzo rządzi naszymi interakcjami z innymi ludźmi. Jak bardzo rządzi tym, jak zachowujesz się w środowisku, którym się otaczasz. Jak zachowujesz się, gdy jesteś sam ze sobą. Jeżeli masz bardzo dużą ilość lęku w sobie, wstydu, oporu, poczucia winy. To tyle, jeżeli chodzi o ten film. Mam nadzieję, że wyciągniecie z niego coś dla siebie. Jeżeli chcielibyście... Dowiedzieć się więcej w temacie akceptacji, zachęcam Was do zakupu mojej niedawno wydanej książki, w której dowiecie się, dowiecie się więcej. Niedawno nagrałem audiobooka książki, jeszcze czeka mnie proces edycji i wydania, ale gdy będzie tylko gotowy, to poinformuję Was o tym. Dzięki serdeczne za uwagę. Jeżeli chcecie wesprzeć projekt Find Yourself, zostawcie swoje przemyślunki, zostawcie łapki w górę. Udostępnijcie ten film gdziekolwiek się tylko da. I zachęcam Was również do wspierania projektu na wszystkie inne możliwe sposoby. Na przykład zachęcam Was do zakupu książki. Widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego elo, buźka. Da da da.